Witam Ciebie, drogi widzu, w następnym odcinku. Dzisiaj jest piękny dzień, złota jesień, ale bardzo ciepły, pozytywny, słoneczny dzień. Rozstawiłem się tutaj dzisiaj ze statywem, z kamerą. Jak zawsze temat, o którym chcę powiedzieć, wymyślam chwilę przed włączeniem REC, w związku z czym nie mogłem przez 20 minut wymyśleć, o czym dzisiaj powiedzieć. Nie z racji tego, że brakuje tematów, tylko z racji tego, jak znasz mnie bliżej mojej nauki, wiesz, że kreatywność jest kwestią stanu emocjonalnego i to, w jakim stanie się znajdujesz, powoduje dostęp mniejszy lub większy do Twoich zasobów. A ja dzisiaj jeszcze się nie obudziłem i nie mogę się dzisiaj obudzić, nie wiem, czy się dzisiaj obudzę, w związku z czym długo mi to zajęło, ale wymyśliłem ciekawy temat, mianowicie z jakich materiałów ja się kształciłem w relacjach damsko-męskich i jak na mnie wpłynęły. Zatem zapraszam Cię do odcinka. Jedna rzecz, zanim zacznę. Jeśli w ogóle nie praktykowałeś relacji damsko-męskich, jesteś całkowicie zielony i zaczniesz korzystać z materiałów, to jest jedno, a drugie to jest to, kiedy już miałeś sukcesy, przeszedłeś jakąś ścieżkę sam, zanim dotarłeś do jakichkolwiek materiałów. W tej drugiej wersji znacznie lepiej jest się uczyć z materiałów, bo mniejsza szansa na to jest, że narobią Ci mętlik w głowie. Jak coś czytasz, to już wiesz dokładnie, jakie miejsce w swojej głowie dla tego znaleźć. Kiedy jesteś zielony, to cały świat wydaje się damsko-męski czysto tak z teorii tylko, więc jest to zupełnie coś innego. To tak, jakbyś czytał o życiu na Ziemi, żyjąc na Marsie. Gdy wcześniej nigdy nie postawiłeś nogi na Ziemi, nie mógłbyś sobie wyobrazić prostych sytuacji opisywanego życia ludzkiego, bo nigdy tutaj nie byłeś. Gdybyś był na Ziemi, miał okazję pożyć miesiąc. Wtedy, czytając o tym, jak tu wygląda życie, byłoby Ci znacznie łatwiej sobie to wyobrazić. Tak samo jest w relacjach. Jak nie zdobywałeś samotnie kobiecych serc swoimi sposobami, przez swój charakter, przez swoje jakieś cechy, to troszeczkę będzie większa szansa na to, że początkowo zbłądzisz w gąszczu teorii. Nawet ze mną tak było, mimo że ja zaczynałem od drugiej strony, czyli ja już miałem kompetencje, nie chwaląc się, ale tu muszę być szczery, większe niż większość osób, która była na forum o relacjach damsko-męskich, do którego dołączyłem. Znaczy, oni pięknie mówili w teorii, ale jakoś nie pisali FR-ów tak zwanych, czyli raportów z akcji, a ja co drugi dzień wklejałem nowy, po prostu praktyka, praktyka, praktyka. W tamtym czasie myślałem, że nie wiem nic i że muszę się dużo nauczyć. Tak naprawdę z perspektywy czasu radziłem sobie całkiem nieźle. No ale fakt, wiele jeszcze nie wiedziałem. Od tamtych czasów to się wiele nauczyłem, no bo przecież ile to już lat minęło. Ciągle się przeobrażam, jakby w moim postrzeganiu świata damsko-męskiego. Ale do rzeczy. Pierwszymi materiałami, z jakimi się zderzyłem, był Shark. To był e-book. Kurs Playboya. Jakkolwiek śmiesznie to zabrzmi. Dzisiaj przynajmniej te moje nauki są troszeczkę bardziej takie ucywilizowane, nie są takie szowinistyczne, nastawione tylko na taki konsumpcjonizm, bo Shark i Bad Boy jest drugą postacią z Chorwacji, która napisała bardzo podobnego e-booka. W zasadzie to były dwa prawie takie same e-booki, różniły się detalami, więc któryś od któregoś musiał zżynać. Ale Bad Boy miał takie zasady, albo ich nie miał, że po śniadaniu wyrzucał kobietę, czy przed śniadaniem wyrzucał ją z domu i on się z tego tak cieszył, że taki kozak z niego jest, że przeleciał dziewczynę, nie stawiając jej nic, pijąc wodę z kranu w klubach, na koniec kopa w dupę, nara i potem będzie następna. On po prostu takiego kozaka z siebie zżynał, że takim był twardzielem, że tak robił, opowiadał. Jak sfrustrowany młody mężczyzna dorwie się do takich materiałów, to mu to imponuje, no bo był olewany przez kobietę, nagle widzi drogę do tego, że zupełnie bezkosztowo będzie teraz codziennie miał inną księżniczkę w łóżku i będzie mógł je traktować, mszcząc się na nich, można tak powiedzieć. Oczywiście, gdyby tak odseparować te wszystkie negatywne przekazy, jakie tam są, które jakby implikują niejednokrotnie złe traktowanie kobiet, to jest sporo wartości w tych materiałach, dlatego że uświadamiają to, że możesz czuć, że zasługujesz,
na kobietę, nawet kiedy nie masz tego w Ferrari, przy którym zazwyczaj widywałeś tego rodzaju kobiety. Nie będę przeprowadzał Cię przez całą drogę, jak ten e-book przeprowadza, dając nawet różne ćwiczenia na pozbycie się lęku przed oceną. Jest to e-book uczący podejścia direktowego. Tam się zapoznajesz z koncepcją bycia bezpośrednim. To słynne cześć, podobasz mi się, chciałbym Ciebie poznać, pochodzi właśnie z tamtych materiałów. Kolejnym e-bookiem, jaki pamiętam, był David Hicks. David Hicks był jednym z e-booków, który wpłynął na mnie najsilniej. Jego materiały głosiły są dwie zasady, nie 200. I czytając te materiały Davida Hicksa, czułeś, jakby ktoś Ci pompował testosteron. Nie uczył Ciebie sztuczek, tylko wpajał w Ciebie mocną postawę. David Hicks jest starszym panem z brzuchem, który uważany był za jednego, no, za najbrzydszego uwodziciela w tym całym kręgu community. No i miał jakiś tam swój styl. Nie był to styl polegający na sztuczkach, jak u Mysteriego, tylko na postawie, odpowiedniej postawie do kobiet, na szczerości, na zaufaniu, na prawdzie. Ale to tak brzmi fajnie, on tam miał po prostu bardzo radykalne postępowanie, był bardzo konkretny i przez to zdobywał kobiety. Bardzo fajnie przeczytać sobie tego e-booka po to, żeby tylko choćby zderzyć się z tym spojrzeniem. Kolejnym uwodzicielem był już amerykańskim jakimś, był juggler, facet, który żonglował i był chyba jakimś rozbawiaczem, nie pamiętam za kogo on tam uchodził, to były stare czasy, gdy to czytałem, ale on już troszeczkę takich w swoich materiałach dawał tekstów gotowych. Pamiętam jakieś tam zwroty typu, że jest z kobietą na randce i mówi, że gdyby nie ci ludzie, którzy są tutaj, zrobiłbym z tobą to i tamto. I pamiętam, jak sugerował, że nigdy nie możesz powiedzieć, że przeszkoda jest w kobiecie, czyli gdybyś była inna, to bym to zrobił, albo gdybym ja był inny, tylko na rzeczy trzecie zganiać. Gdyby na przykład nie było tych okoliczności, które tu są, to bym coś z tobą zrobił. No to takie, widzisz, takie szczegóły, jakieś takie rady są tam, które mogą być ciekawe. Opowiadał też o różnych sytuacjach, w których radził sobie na przykład z konkurencją, czyli jeśli kobieta na przykład na imprezie zagada się z jakimś chłopakiem, to jak w tych sytuacjach reagować. Po prostu takie luźne rady. Tam nie jest ten e-book uporządkowany, posegmentowany, po prostu takie gadanie uwodziciela, ale można się czegoś nauczyć. Zan Perion też przecież miał swojego e-booka, ale ja go chyba nie dorwałem. Ja miałem jakieś inne jego materiały, w których tak samo jak juggler dawał różne takie przykłady różnych tekstów. Niektóre beznadziejne, typu, że kobieta mówi, że ma chłopaka, to możesz mieć dwóch. Jeden taki, z którym będzie kupował Ci kwiaty i chodził z Tobą na randki, a drugi taki, który będzie spijał szampana z Twojego pępka. No, to są tanie teksty, aczkolwiek jak potrafisz je obronić resztą swojego zachowania przy kobiecie, no to mogą mieć jakikolwiek wydźwięk. Kolejnym autorem byłby Mystery, czyli ktoś, kto odbiega całkowicie od tych wszystkich e-booków, które czytałem. Mysteriego styl może wywrzeć wrażenie na kimś, bo jest jak jedna wielka sztuczka. On nie uznawał podejścia bezpośredniego, bo uważał, że te najlepsze dziewczyny nie da się na takie podejście poderwać. Czyli będąc szczerym i pokazując intencje od razu, że się nie da tych najlepszych, tylko że trzeba je zwabić na peacocking, to chyba nazywał takie ozdóbki, ejkaczersy przyciągające uwagę i dziewczyny same inicjują wtedy znajomość i potem wykorzystując kruczki psychologiczne, socjodynamikę społeczną, próbował tak układać karty, żeby cały czas być dla dziewczyny takim króliczkiem, który ucieka, żeby ona go zdobywała. Miał efekty w tych klubach, on głównie w klubach, chyba tylko w klubach działał, miał efekty. Jest to oczywiście jakaś strategia, ale nie dla wszystkich, nie każdy się w tym dobrze czuje. Ja z Mysteriego też zbytnio nie skorzystałem, bo przeczyło to cechą mojego charakteru. Wolałem direct, bycie bezpośrednim i przelewać to, co się we mnie wówczas pojawia, na kobietę i mi to przynosiło lepsze efekty. Gunwitch, kolejny materiał, który był ciekawy i był prosty do przyjęcia jak Davida Hicksa, czyli żadnych tam tysiąca zasad, tylko
On dużo mówił o seksualności, o tym, że seksualność to wszystko. Wprowadzanie się w stan seksualny powoduje wchodzenie przez kobietę w stan seksualny, która przebywa z tobą. I cały e-book opierał się, wszystko wokół tego było ulepiane. Jego różne teorie też były ulepiane wokół tego. Oczywiście zawsze jakichś kruczków można się dowiedzieć, jakiegoś ciekawe zdanie przeczytać, ale dużo takich, że tak powiem, elementarnych rzeczy tam nie ma. Tam bardziej jest jakiś rodzaj postrzegania uwodzenia, jakaś strategia właśnie polegająca na wchodzeniu w stan seksualny. Swingcat, uwodziciel, który znegował wszystkie szkoły uwodzenia na świecie i powiedział, że one wychodzą ze złego założenia, bo wszystkie zakładają staranie się o kobietę, a kluczem do sukcesu jest to, żeby kobieta starała się o ciebie i że jak przeczytasz Swingcata, no to on ci powie, jak to zrobić, da tam ćwiczenia na wprowadzenie tego wszystkiego i tak dalej. Ja jak przeczytałem tego Swingcata, oczywiście tak fajnie zapowiedział tego swojego e-booka, że nie sposób było tego nie przeczytać. Każdy by chciał, żeby przecież piękności się o niego zabijały. No ale to tak nie było, bo prawdę mówiąc, jeśli jesteś wyspecjalizowany w jakiejkolwiek z tych szkół, no to kobiety będą do ciebie lgnęły. Zresztą będą lgnęły, jeśli będą widziały twoją preselekcję, odpowiednią postawę, która notabene w każdym z tych stylów gdzieś tam emanuje. Jeśli jesteś kompetentny i kobiety właśnie wybierają ciebie, to inne kobiety to czują i niezależnie jaką szkołą to osiągnie. Czytałem też grę, oczywiście bestseller międzynarodowy Nila Straussa, która była mega fajną przeprawą, przygodą przeczytać to, ale też wiele z tego nie nauczysz, bo pomijając to, że jest to szkoła stricte Mysteriego, czyli sztuczki, jeszcze raz sztuczki, co nie każdemu pasuje, żeby to stosować w praktyce, bo nie jest to kwestia zmieniania wartości wewnątrz siebie, nie jest to taka droga rozwoju, tylko jest to kwestia po prostu wkuwania tych wszystkich rutyn, historyjek, sztuczek, uczenie się, więc nie wiem, mi to nie odpowiadało zbytnio. Swojego czasu pamiętam wszyscy z grona forów internetowych dotyczących uwodzenia chodzili i mówili te same rzeczy, wróżyli z ręki, mówili o jakichś sześcianach, jakieś sztuczki, cold readingi, rutyny, no wszyscy robili to samo, to było trochę żałosne, malowali sobie niektórzy paznokcie, takie, żeby wyglądać jak Mysterii, no takie cyrkowanie trochę. Czytając, słuchajcie, te materiały można naprawdę zbłądzić, bo każdy z nich mówi co innego, każdy z nich ma inne strategie, a ty chciałbyś zaufać jednemu. Na zasadzie naucz mnie wszystkich tych rzeczy, które ty zrobiłeś, że jesteś królem podrywu, ja tobie zaufam i zapomnę o wszystkich innych. Nie można mieć takiej postawy, dlatego że jest ograniczająca, a styl danego człowieka może po prostu być bardzo różny od twojego. No, jest przecież teraz też to RSD całe i chłopaki mają bardzo dobre wyniki. Notabene filmy, które pokazują na internecie kilkuminutowe, gdzie tam całują dziewczyny i robią różne takie ciekawe rzeczy, nagrywają 2 lata. Owen nawet mówił właśnie, Tyler, że żeby skompletować taki filmik z akcjami, potrzebują, żeby ktoś za nimi chodził z kamerą przez około 2 lata, więc to nie jest tak, że oni po prostu są takimi bogami, to też jest mit. Było tego trochę, swego czasu miałem olbrzymi mętlik w głowie, co stosować, kto mówi prawdę, kto nie i potrzebowałem jakiegoś czasu, żeby się w tym połapać. Rzuciłem potem wszystko i poszedłem po prostu w swoje własne doświadczenia. I ta układanka w głowie, która była tak rozwalona przez te materiały, mi się w końcu poukładała. Relacje damsko-męskie są tak ogromnym tematem, że tutaj te szkoły plus 4000 innych szkół nie wyczerpią wszystkich zachowań, które mogą się przydać i mogą szkoły powstawać z różnymi metodami i te wszystkie metody będą się sprawdzały. Jednego dnia będziesz musiał zachować się w taki sposób, że można by było powiedzieć, że to jest szkoła Mysteriego. Innego razu będziesz miał inny humor, inaczej to poczujesz. Bezpośrednio poznasz kobietę, trzeba będzie powiedzieć, że to był twórcą tego był Shark bądź Bad Boy. Innym razem będziesz w takim stanie, że będziesz seksualny, no to z podręczników wypadałoby powiedzieć, że to jest coś ze stajni Gunwicha na przykład. Ale warto to wszystko przeczytać, żeby mieć ogląd po prostu na to, jak ludzie to robią, a potem i tak tą układankę, która jest rozwalona, te puzzle wszystkie poskładasz do kupy, ale to tylko przez praktykę, bo wtedy praktyka ci to wszystko porządkuje. Znajdujesz wtedy miejsca dla poszczególnych tych rad w życiu realnym. I tak to wygląda. W sumie to
Teraz tak myślę, może zrobię taką małą promocję dla klientów, którzy jakikolwiek mój produkt mają, ale oprócz tajemnic gracza jedynki i dwójki, czyli jakieś te tańsze, powiedzmy, produkty. Jak się do mnie zgłoszą, wyślą mi maila, to mogą wybrać sobie jeden z tych materiałów, o których mówiłem, a ja wyślę takiego e-booka, czy to jest Gunwich, ja mam nadzieję, że to mam na dysku, ale chyba mam. Te, które mam, wszystkie znajdę i sobie po prostu wrzucę do innego folderu. I osobom, które mają tajemnicę gracza dwójkę, mogą się do mnie upomnieć, a wyślę im wszystkie materiały. Czyli wszystkie materiały tajemnicy gracza dwójka, trzy materiały jedynka, a jeden materiał każdy inny produkt. Niech będzie taka promocja. Czyli możesz do mnie napisać maila, że hej Rafał, mam fundament sukcesu z kobietami, chciałbym szarka. W odpowiedzi zwrotnej wysyłam Ci tego e-booka. Cześć Rafał, mam tajemnicę gracza jedynkę. Chcę trzy z wybranych e-booków. Zainteresował mnie Mystery, zainteresował mnie David X i Bad Boy. Bam, odsyłam Ci to. I tajemnice gracza dwójka, wszystkie produkty. Te osoby, które mają, mogą się do mnie zwrócić i będą mogły sobie to pobrać. Taka promocja jesienna. Oj, ciężko mi się dzisiaj mówiło, moi drodzy. Nie zawsze się chce. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!